No, hej dziki, co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się w większej mierze na nie wszystkie odpisywać. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, którego dawno nie poruszaliśmy, czyli zakup PS5. Ale tym razem zależy nam na tym, żebyście mogli tą konsolę tanio kupić. I w ogóle dlaczego akurat z dostępnością PlayStation 5 jest gorzej, jak w przypadku nowych Xboxów. Przy okazji w materiale ze środy pojawił się błędny skrót myślowy o tym, że technologia FSR opiera się na uczeniu maszynowym, co jest nieprawdą. Uczenie maszynowe dotyczy jedynie DLSS, jednak błąd ten nie zmienia charakteru filmu i opisu działania technologii FSR. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych porozmawiamy sobie o najnowszym gadżecie Microsoftu, czyli Xbox 5G Phantom Stick, a dokładniej konsola na USB, która zatrzęsie światem i wzbudzi wiele emocji. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. PlayStation 5 to bez wątpienia konsola ciesząca się największą popularnością. Gracze częściej decydują się właśnie na zakup PS5 jak na jakiegokolwiek Xboxa. Nie jest to tajemnica, że konsole Sony od swoich początków podbijają serca graczy. I to właśnie zamiłowanie do konsol z niebieskiego obozu plus aktualna sytuacja na rynku odnośnie produkcji układów graficznych sprawia, że tak trudno otrzymać swoją wymarzoną konsolę w sklepie. Samo Sony, starając się określić, kiedy dostępność ich konsol będzie na pożądanym przez nich poziomie, celuje najwcześniej w przyszły rok, choć i ten nie jest pewny. Dlatego raczej nie ma co czekać na lepsze czasy, ponieważ mogą one szybko nie nastąpić. Dodatkowo Sony planuje w przyszłym roku wprowadzić odświeżoną wersję swojej konsoli, a tutaj nie możemy być pewni, jaką cenę za nowy sprzęt będą sobie krzyczeć. Pozwolimy sobie również tutaj na nasze czyste dywagacje i naszym zdaniem, jeśli nie byłoby problemów produkcyjnych z półprzewodnikami i Sony mogłoby wyprodukować znacznie więcej konsol, to myślimy, że popyt na nie byłby przynajmniej dwukrotnie większy. A to po prostu oznacza, że PlayStation 5 jest najbardziej wyczekiwaną konsolą w historii. Dobrym dowodem na to jest drastyczny wzrost cen konsoli, a mimo czasem absurdalnych wycen na rynku wtórnym, konsola potrafiła się bardzo dobrze sprzedawać. A zapotrzebowanie wręcz rosło, pomimo nierzadko wręcz już nie absurdalnych, ale tak naprawdę bezsensownych cen. Co w sumie dla nas jest niezrozumiałym zjawiskiem. Chodzi nam o to, że człowieki kupujące konsole po mocno zawyżonej cenie, a słyszałem nawet o przypadkach za 5000, dokonują niezrozumiałego przez nas zakupu konsoli. Dlatego, że tak naprawdę ceny w końcu się unormują, a konsole i tak w końcu moglibyśmy kupić. A takim zachowaniem jedynie napędzają rynek tak zwanych skalperów, co prowadzi do jeszcze mniejszej dostępności konsol. Obecnie jednak sytuacja nie jest już tak dramatyczna, jeśli chcemy kupić konsolę po tylko delikatnie zawyżonej cenie. Mamy dużo więcej opcji oraz możliwości, jak tego dokonać. Przede wszystkim potrzebna nam będzie jednak szczypta cierpliwości i delikatny instynkt łowcy, czasem zdolności negocjacyjne, ale zakup jest jak najbardziej realny. Przejdźmy może do metod, jakie dla was zestawiliśmy, żeby właśnie takiego zakupu dokonać. Pierwsza metoda to oczywiście śledzenie promocji i tutaj z pomocą przychodzi nam wielokrotnie polecany przez nas Pepper, ponieważ pojawiają się tam naprawdę ciekawe strzały, w tym na dzień tworzenia tego materiału PS5 wprawdzie w outlecie, ale za to w cenie 2399 zł. W tej cenie otrzymamy konsolę w wersji z napędem, traktowaną przez producenta jako 100% nowa konsola. Jeśli nie przeszkadzają wam uszkodzenia pudełka bądź minimalne ślady użytkowania, to jest to jedna z ciekawszych opcji zakupu tej konsoli. Wydaje się też najbezpieczniejszą formą zakupu, ponieważ kupujemy ją z dużego sklepu i w razie problemów również możemy tą konsolę zwrócić i nie będzie również problemów oczywiście z gwarancją. Jeśli jednak zależy wam na nowej, ale to takiej nowej, prawdziwie nowej konsoli, to też się da oczywiście. Wystarczy przeglądać wstawki na Pepperze, gdzie dosyć często pojawiają się konsole wyposażone w przykładowo dwa pady, ładowarki czy też zestawy z grami. Cena takiej konsoli plasuje się w okolicach 2700 zł. Przez nas jest to wciąż średnio akceptowana cena, ale nie dla każdego. Na przykład ktoś, kto marzy o tej konsoli, jest ona jak najbardziej w porządku. Ta metoda pozwala na większe manewrowanie w kwestii ceny i tak naprawdę im lepsi z nas negocjatorzy i cierpliwi handlowcy, tym będzie niższa cena zakupu konsoli.
Na Allegro czy też dla bardziej odważnych OLX pojawiają się konsole przekraczające magiczną barierę 2000 zł, znaczy poniżej 2000 zł i zakup PlayStation 5 w wersji All Digital jest możliwy poniżej oczywiście tej kwoty. Tylko pamiętajcie, to jest wersja All Digital. Jak się okazuje, na rynku wtórnym również można z drugiej ręki kupić PS5 i to z napędem. Ale również cena konsoli jest adekwatnie wyższa, ponieważ cena takiego sprzętu to około 2700 zł. I tutaj jedynie co możemy, to próbować negocjacji ceny. Ale nie będziemy wam tutaj koloryzować, może być trudno zbić choćby 100 zł na konsoli. Chyba że trafimy na oszusta, to ten ochoczo nawet za 2000 wam sprzeda. Ale konsoli pewno nie zobaczycie na oczy. Jak widać, jest parę możliwości, aby taniej konsolę kupić. Niestety rynek wymusił takie, a nie inne ceny, więc zakup turbo okazji z PS5 raczej nie jest prosty. Nam podczas przygotowań do tego materiału nie udało się namierzyć sprzętu, aby był on dużą okazją. Mimo że trudno o okazję, to da się w miarę tanio kupić PS5. Liczymy, że z czasem okazje zaczną się pojawiać, ale na teraz jedynie mamy do dyspozycji takie możliwości, jakie właśnie wam przedstawiliśmy. Jeśli ktoś z was tanio kupił PlayStation 5, fajnie jakbyś dał znać w komentarzu, za ile i jak udało ci się taką konsolę wyrwać. Może zainspiruje nas to do stworzenia właśnie takiego materiału, jak korzystnie upolować PS5. Pora przejść do konkretów. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie absolutnie nie może pozostać w tajemnicy. Jeżeli się wyda, my wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w marokańskim Marrakeszu. Wam pewno w to nikt nie uwierzy, więc najlepiej będzie jak potraktujecie to jako... jako żart. Po targach E3 co roku następuje fantomowa prezentacja Microsoftu, gdzie prezentowane są fantomowe urządzenia, czyli takie naprawdę najbardziej zaawansowane technologicznie. Tym razem targi odbyły się w Polsce, ponieważ Microsoft uważa, że warto inwestować w kraje rozwijające się. Polski CEO Mikołaj Rostocki na tegorocznych targach w Kędzierzynie-Koźle zaprezentował Xbox 5G Phantom Stick Gaming. Czyli pierwsza na świecie konsola fantomowa na USB. Mikołaj twierdzi, że to najbardziej zaawansowane urządzenie na świecie. Na dowód przedstawił zasadę działania Xbox 5G Phantom Stick Gaming. To taki malutki sprzęcik, który sprawia, że po włożeniu go do USB dane urządzenie myśli, że jest konsolą. Ale jak to możliwe, że na przykład telewizor po podpięciu tego sticka zaczyna definiować się jako konsola? Nic prostszego, aby urządzenie mogło myśleć, wymagana jest tu sztuczna inteligencja oraz moduł uczenia maszynowego FSM, czyli Fidelity Super Machina, a dokładniej układ mechanicznej nauki software'owej, która to odpowiednio nakierowuje mikroukłady urządzenia, aby to czuło, że jest konsolą. Xbox 5G Phantom Stick Gaming można również podpiąć pod konsolę. W przypadku podłączenia do konsoli PlayStation 5 ta myśli, że jest Xboxem Series X. A jeżeli podepniemy do jakiegokolwiek innego Xboxa, ten będzie zyskiwał nawet 30% mocy więcej względem Xboxa Series X. Największą zaletą Xbox 5G Phantom Stick Gaming jest możliwość korzystania z konsoli niezależnie od producenta w trybie offline, nie tracąc przy tym żadnych korzyści z trybu online. Czyli podpinamy sticka, wtedy konsola przestaje korzystać z bezpośredniego połączenia z internetem, i wtedy następuje jedynie połączenie z najbliższym masztem 5G, a my otrzymujemy status offline. Phantom Stick ma kosztować $1995, co wydaje się nieco zawyżoną kwotą, ale można kupić go taniej, na przykład za darmo. Wystarczy, że wyrazimy zgodę na połączenie 5G, wtedy podpisujemy z operatorem dożywotnią umowę na korzystanie z 5G, dostajemy sticka za darmo, a jedyne wymagane jest od nas korzystanie z usług 5G do końca życia. Co w sumie nie jest aż tak przerażające, ponieważ jak wiemy, 5G bardzo, ale to bardzo skraca naszą egzystencję. No i niestety to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że materiał wam się podobał, a jeżeli macie niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych konsolom nowej generacji. Będzie nam niezmiernie miło, jak obejrzycie jeszcze kilka z nich i jeszcze milej nam będzie, jeżeli będą wam się podobać. Jeżeli macie ochotę na luźne gadki, wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i jest sporo fajnych osób, z którymi można pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem, a my widzimy się w najbliższą środę przy okazji kolejnego materiału.
takiego trochę bardziej na luzie, ale również bardzo ciekawego. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.